Dobra, czas na odwieczne pytanie. Co myśmy ostatnio robili? Gdzie myśmy byli? Mapa. Okej, czy jestem koło tego pokoju z teleportami, jeżeli mnie pamięć nie myli? I też, jeżeli mnie pamięć nie myli, to napotkaliśmy ostatnio na jakieś drobne problemy natury. Nie mogę z jakiegoś powodu ukończyć lokacji, ale to możliwe, że po prostu jeszcze coś tam znajdziemy albo czegoś nie odkryłem. Dobra, przypomnijmy sobie szybko, co ci się robiło, czym. Tu na pewno były przedmioty. Tu chyba nic nowego nie miałem jak tako. Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, czyli chyba nie. No dobra. Więcej serduszek. Potrzebuję więcej serduszek, bo mi się tak pokończyły. Dobra, i tutaj były te teleporty, jeżeli dobrze pamiętam. Si. Przy czym tak, to już byłem. Mam nawet opisane, że jest cleared jako tako, więc chyba wracać tutaj nie mam potrzeby. Zakładam, że nie będę jakoś intensywnie poszukiwał jakichś znajdzie, których jeszcze nie mam. Dalej, tutaj jest Garden Forgotten by Time, to ostatnio byliśmy. W House of Sacred Remains byliśmy i przerobiliśmy. Tu w ogóle nie byliśmy i w Ghostly Theater nie mieliśmy przejścia na samym początku, więc zobaczmy jeszcze ostatnią z rzeczy. Dark Palace of Waterfalls. Kiedy ostatnia z... Kastywanie wodospady się źle skończyły. To prawie jakby za każdym razem. A cześć, pytanie. Dobra, co my tu mieliśmy? Mieliśmy to. Mieliśmy dodge. Będę udawał, że już wszystko pamiętam, najwyżej jakieś tam ważne rzeczy jeszcze wyjdą w planiu. To jest pytanie. Tutaj zdaje się, że więcej nie ma, więc przejdźmy dalej. Jeszcze tylko zerknę tutaj, ale też nic nie widzę. Zastanawiam się w sumie, czy tutaj są jakoś, powiedzmy, bardziej widoczny sposób zaznaczone, nie wiem, niewidzialne ściany albo coś w ten deseń. A, fishmeni. To już nawet nie menmany, tylko fishmeni. Ogólnie zauważyłem, że jest sporo przeciwników, którzy nazywają się jakoś odrobinę inaczej niż są zazwyczaj kojarzeni. I to może tak trochę... Może nie tyle konfundować, to... Jak ktoś się przyzwyczaił, tak dziwnie trochę. Nawet trochę serduszek odzyskać. Fishmeny były... Wiesz co, najgorsze jest to, że jak mówisz HOD, to nawet nie mogę być w 100% pewien, o której części mówisz. Przy czym domyślam się, że chodzi ci o Harmony of Dissonance, a nie o Despair. Ale... Co nie rzadko jest takie, że jakaś seria ma dwa tytuły, które mają dokładnie ten skrót. Pewnie jakieś inne przykłady też bym znalazł, tak, ale... ten... Ale powiedzmy, nie jest to aż takie oczywiste. Przynajmniej jeżeli chodzi o te gry, które powiedzmy nie są w żaden sposób, nie wiem, numerowane czy coś, tak? Bo na przykład można powiedzieć, że o Fire Emblem, Blazing, Binding, Blade, ale tam można też powiedzieć, że to są odpowiednio 6-7, tak? Czy tam 7-6 w tej kolejności. Z tymi statuami nic nie zrobię. To na górze nic nie ma, lećmy dalej. W
Ogólnie póki co to wygląda jakby to była jakaś taka, powiedzmy, seria pokoi, które będą dosłownie się rozwidlać co chwila na dwie odnogi osobne. Przez co zwiedzanie całości tego podejrzewam, że może być nieco upytliwe. Chociaż tutaj na przykład widzimy, że jedna odnoga jest tylko po to, żeby wziąć topory. Względnie zobaczyć, czegoś jeszcze tam nie będzie. Ale nie widać tak na pierwszy rzut oka. Bo tak, tu jest to, czyli to pewnie są to topory. I tu jest coś, co wygląda jak drzwi. I to jednocześnie brzmi jakby... coś tu było, ale dobra. Wolę stanąć z tej strony, żeby widzieć przeciwnika, bo... dobra. Słuchaj, dobre jest to, że powiedzmy to nie wymaga jakiegoś specjalnego timingu, żeby odnawiać sobie manę. Bo... nawet jeżeli powiedzmy z many nie korzystam jako specjalnie często, to... to mogło być nieco upierdliwe. Okej, okay, tu wygląda, że po prostu to jest w kształcie drzwi, a jeżeli to się jakoś otwiera, to jest to tam jakaś sztuczka, której jeszcze nie wiem, nie znam. A tylko na razie pozwiedzajmy to, co jest powiedzmy bardziej widoczne i oczywiste. Czy to nowy gatunek przeciwników? Czerwone menmany. Jest, te topory są takie świetne. Nie, serio, mam wrażenie, że za każdym razem jak myślę sobie, że może jakiś inny subweapon, to potem to i tak koniec końców wracamy do toporów. No a co tu jest? Poza tym, że szalająca kamera. Jezu, tu jest ta kamera. Ta kamera robi wszystko, żebym... dlaczego ta kamera tak pracuje? Jezu. Jeszcze zastanawiałem się, czy może z boku tutaj czegoś nie ma, zwłaszcza, że na przykład... tak jak tutaj jest tamta półka, to może się wydawać, że tam coś będzie, ale... nie tu razu. Znowu coś się zdecydowało. O, tu na przykład jest menman. Te czerwone co są menmany. Kamerze skapniane. Albo nic pełne złą, bo jedno z dwojga. Nice. Zablokujmy to. Ach. I tu znowu mamy parę odnóg. Zgaduję, że w tym pomieszczeniu z boku może być save point. Potem biorąc pod uwagę stracę na pół HP, gardzić nie będę. Cześć, plasko. Yep, saving. Day. Odnowić sobie HP-ki zawsze w cenie. Jestem tak przyzwyczajony do anulowania wszystkich rzeczy kółkiem, że kiedy robi się to trójkątem, to wychodzą losowe użycia subweaponów. Au! Powinienem pewnie kwestionować to, że blokuje atak idący od tyłu, stojąc do niego tyłem. Zabije? Nope. Jezu, oni są wytrzymali. Ewidentnie pójście do save pointu bardzo dużo mi dało. Bo już większość tych HP-ków z powrotem nie mam. Ale kto się przejmował takimi dewiacjami? Spróbujmy na razie tutaj może pójść. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co to jakieś posągi?
To jest cholera wieca tak naprawdę. Spadło silnego przepływu wody, drzwi się nie otworzą. Okej, okay, czyli trzeba jakoś zablokować przepływ wody tutaj. I zgaduję, że te posągi mają z tym coś wspólnego. Ale na chwilę obecną nie bardzo widać co. No dobra. To warto sobie odnotować ten pokój, jako że on tu istnieje. I możliwe, że trzeba będzie do niego wrócić. A na razie udajmy się do góry nogę. Najlepiej ignorując po drodze wszystko co żyje. Co za Dark Souls wersja budżet? Cześć Ino. To nie Dark Soulsy. To Castlevania. Castlevania ma dużo dłuższą historię niż jakieś hatfu Dark Soulsy. Mam lepsze pytanie co to za losowe duchy, które wchodzą mi przez ściany. Au. Gdy nie wiedział lepiej, to pomyślał, że to Team Menace z tej, w Eklezji. Dobra, czy tu się da... Nie, się nie da przeskoczyć. Byłem trochę zbyt naiwny. Pan już pewnie to jedyny jasny niebieski? Mi się też podoba osobiście. Mógłby być odrobinę bardziej nasycony moim zdaniem, ale podatem jest naprawdę w porządku. Bo tak na przykład jak teraz patrzę na ścianę, która jest powiedzmy przede mną, to ona taka odrobinę wyblakła się wydaje. Ale to możliwe, że takie bardziej powiedzmy narzekanie niż narzekanie. Health Reaper. No dobra. A, bo co te? Do wchodzenia. Znaczy do... nie do wchodzenia, tylko łapania się biczem. A, szybko. Od razu lepiej. I teraz pytanie, czy jestem w stanie to odgryźć, zajść w drugą stronę też. Spróbujmy. Nice, udało się. Trochę więcej kasy i jeszcze piętro wyżej. Ulala i całą drogę od nowa. Tak mi. A i teraz jeszcze raz. Czy tam trzeba double jumpa zrobić, żeby ten pierwszy skok mogę zrobić? Tak, tak to wyglądało. I tak dobrze, że one są powiedzmy tak w miarę, że tak to w miarę rytmicznie odłożone, że mniej więcej w takich samych odległościach i po prostu trzeba tak zgodnie z rytmem wciskać się przycisk. Dobra. I to są drzwi. Co za drzwiami? To jest pytanie na dziś. Dobra, mi takimi jak szafa. Właśnie wszystkie szafy u mnie teraz poszły do drugiego pokoju. Hard max up. Było warto. No tak, a najtrudniejsza platformówka jest Elden Ring, jak wszyscy wiemy. A teraz obok SMT5. Raczej się wszystko się zdążyło zespawnować. Czy to jest jeszcze jakieś wejście? Nie, to wygląda, że było jedyne, więc możemy chyba stąd wracać w takim razie. Zwłaszcza, że nie widziałem też tu jakichś żadnych ukrytych mechanizmów, które... mogłyby mi jako tako pomóc, bądź też nie. Da. Chyba żyjemy, kamera mnie nie udupiła wyjątkowo. I stąd będę chciał przejść
Daleko jeszcze jest. Niestety. Tutaj, tędy bodaj. Yep. Wydaje mi się, że musimy przejść na sam początek w tej chwili, to jest najgorsze. Czy dobrze kojarzę? No prawie, że, bo musimy wrócić tutaj. Tutaj w dół i w prawo. Raz się okaże, że jednak mieliśmy tamtej dojść i będę miał zaraz wielki powrót. Mam nadzieję, że nie, ale... co my tu mamy? Potężne szkielety mieszniki. Właśnie będę musiał telefon powrotować. Mój telefon zdecydowanie nie lubi długich spacerów, to sobie dzisiaj uświadomiłem. Bo... przed streamem byłem na jakimś 2-3 godzinie spacerze i już praktycznie baterii nie mam. To wniosek, trzeba wymienić baterię. Albo telefon, jedno z dwojga. Aczkolwiek wymiana telefonu tylko dlatego, że bateria powoli zacznę być mało wytrzymała, to chyba lekka przesada. Dobra, co my tu mamy? Znaczy nic się konkretnego nie dzieje, po prostu ten, po prostu szybko baterie mi się zżywa. Bardziej o to mi chodzi. Dobra, spróbujemy w prawo. To boję się pomyśleć, co jak już rzeczywiście zima będzie jako taka. Bo teraz Gdańsk to jeszcze jest... chilluwa i to ta na zasadzie nie mroźna chilluwa. U nas w robocie mieliśmy chill room, który był tak chill, że sieje się w nim nie dało od tego całego chillu. Płotko. Czy tutaj coś na górze gdzieś będzie? Pewnie nie. To jeszcze tylko sobie ducha zgarnę. To wygląda trochę jakby się zapętlało, powiedzmy. Mam trochę nadzieję, że tak będzie, bo będzie mniej do cofania się. A znaczy się aż tak dobrze, to nie będzie jedno. Mój święty Boże, dlaczego? O mój święty Boże, dlaczego? One normalnie w częściach 2D są wystarczające i irytujące. Dzięki Bogu za krzyż. Żart niekoniecznie zamierzony. To najgorszy przeciwnik, zwłaszcza jak latają na sowach. To dopiero są skurwysyństwa. To było jeszcze jedno przejście. Spróbujmy tu wrócić wtedy. Uśmiałby się, gdyby się okazało... O Boże, oni naprawdę się wyskonowali. Ja tylko żartowałem. To miał być tylko śmieszek. I to mnie przeniesie do tego pokoju, w którym wcześniej nie byłem. Mroźne miecze. Tyle kasy Krainia kompletnie co wydawać. Powiedział nikt nigdy w Polsce. A
Okej, tutaj mamy jakąś bajką. To trzeba odrobinę przepchać. Ten mechanizm uruchomił most pokoju z wielkim wodospadem. Wiesz, kiedy oglądam na YouTube, to nie wygląda na trudne. Ten sam gest, kiedy faktycznie kiedy o, nie mogę przejść tej stanie, jak gra. Ja tak bardzo często miałem, jak patrzyłem, jak Sevik jakieś tam rzeczy ogrywał. Dość dużo patrzyłem generalnie jak ten, jak Sevik ogrywa Elden Ringa. Tak, w sumie tak z ciekawości zobaczyć jak ten, jak to wygląda z jego perspektywy, że tak to ujmę. I większość tego, jak on grał, sprawiało, że te walki nie wydawały się jakieś specjalnie skomplikowane, gdzie jednocześnie mając swoje doświadczenie wiedziałem, że tak absolutnie nie działa. Dobra, chcę zobaczyć, co jest tam jeszcze. Bo zgaduję, że ten pokój z wielkim wodospadem to jest ten, w którym byliśmy wcześniej i gdzie nie mogliśmy przejść, bo był wodospad jako tako i nam to mówi. Tutaj w lewo tego jednego Flimena zostawię, żeby nie urzadać się z setką. Oh, leave that many. Rising shots. Kwadrat podczas vertical high. No damage z dropą TV0 Knuckle. Ech. Ogólnie z Mega Manem Zero ja tak mam, że to jest ogólnie ta jedna z tych gier, gdzie to się bardzo fajnie, powiedzmy, ogląda, jak ktoś przechodzi, tak? Bo to tak wtedy bardzo efektownie wygląda jako tako. Ale żeby samemu to powtórzyć? O Jezu, przecież to tragedia. Mamy save point, idealny moment na niego zresztą. Perfektem po to, żeby odblokować minigierki. Wiesz, zawsze można powiedzieć, że robi perfektem dla satysfakcji. A minigierka to tylko przy okazji. Każda wymówka jest dobra. Wow. Co tu jest? Mapa 3. Mapa nocznego pałacu wodospadów. Na kurde. Dużo ich to. I tak to są upierdliwie wytrzymani na topory niestety. No ale dobra, mam mapę, to jest duży plus akurat. Bo wiem na przykład, że to jest pokój, który teoretycznie jest ślepym zaułkiem. Najtwiejszy dzwonek na mgierce wszystkich za 4 to tylko przejść na normalu. W sumie... Za 4 nie miało chyba niczego tak trudnego jak część gry tylko na hardzie, jak na przykład w 8, prawda? Markerstone 8, po co mi te wszystkie Markerstone'y? A i to nie jest ślepy zaułek, by the way. Bo to nas prowadzi tutaj. I kompletnie nie miałem pojęcia, co autor miał na myśli przez to, że tutaj się przejść nie da. Znaczy, nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć, dlaczego nie mogę tu przejść, ale zgaduję, że to za duże wymaganie.
No i sobie teraz też pytanie jest, czy z tamtej strony to wciąż będzie zamknięte, czy już nie? I to jest bardzo frustrujące. Bo tak naprawdę nie mamy odpowiedzi na to jako tako. Biorąc pod uwagę, że i tak byśmy musieli się cofnąć na początek, to na razie po prostu spróbuję zejść tam na dół. Konkretnie o tutaj. I najwyżej jak będę wracać, to spróbuję tam zajść, jeżeli nie zapomnę. Jezu, czyli zaraz mieli... Przez tle mieli strasznie taką psowatą twarz jakoś dla mnie. Dobra, mam pełno podków. To przynajmniej w teorii oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sobie jednego użyli, żeby ten... Żeby... się teraz leczyć. Właśnie, słyszałem, że on gdzieś biega, ale go znaleźć nie mogłem. Chodź tutaj się stawić. Dobra, czyli tak... potion, niechaj, nie super, tylko zwykłe. O. I dobra, lewo, prawo, lewo najpierw. Wow. Au. A? Ciągle zapominam o tej pasy kamery w tych pokojach, że jest taka losowa trochę. Coś nowego. Jest coś nowego. Na szczęście nie zdołał no, za bardzo zademonstrować co jako taką potrafi kolega. Może to i lepiej. O, dobra, co my tu mamy? Mamy przejście, które wymaga jakiegoś klucza chyba. Zobaczę co jest na dole, bo to wygląda tak jakby miało się zapędzić. Bo nie potrzebne kompletnie, albo i nie, bo zabiję Flimena. Zabicie Flimena zawsze jest potrzebne. Tych pozostałych nawet nie chce mi się tykać w tej chwili. Dobra, coś nowego. Na pewno mamy wzrost demonów, co? Nice. Ktoś jeszcze żyje? Chyba jeszcze jeden Frost Demon przynajmniej. Albo i nie, bo zaraz padną trochę fajne armory. Blokuj. Blokuj. Jeden armor padł. Drugi armor padł. Nice. Teraz tylko dajcie mi moje ciężko zarobione serduszka. I pytanie w którą stronę. Zobaczę najpierw co jest z tej strony, z której mogłem przyjść wcześniej. Czy to jest po prostu korytarz? Nie do końca. Au. Ja tylko sobie będę chyba serem. Pomyśl sobie, że robisz to wszystko tylko dla jakichś głupich minigierek. To tak pomidorowe. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Okej, czyli tutaj byśmy po prostu sobie wrócili. No dobra. Co tutaj będzie? Poza gromadą przeciwników, którzy chcą naszej śmierci. Czekajcie w sumie. Co to się robiło? A, chyba wiem czym problem. Au. Ej, ja też zatańmy, mam OHB. Powiedziałem coś? Tak! To chyba mój pierwszy game over na zwykłych przeciwnikach w sumie.
Bo na bossach już tak mi się zdarzało, ale na tych przeciwnikach jak takich jeszcze nie. Przynajmniej o tyle dobrze, że zapisuję co save point. Pytanie, gdzie był ostatni? I ile od jego czasu? Okej, okay, czyli względnie niewiele. Tylko tyle, co w tamtym pokoju byłem. No i całe to dolne piętro, czyli w sumie nie aż tak mało. Nic tylko odpalić przeciw turbo. Aczkolwiek akurat jeżeli chodzi o grę akcji, to nie wiem, czy bym się odważył korzystać z turbo, szczerze mówiąc. Takim w jakiejś, nie wiem, turówce, w jakichś Pokemonach czy coś, to przeciw turbo jest jak najbardziej. Zresztą ogólnie, jakoś bardzo często jak gram w jakieś starsze JRPG, to bardzo intensywnie turbuję sobie toczowo. Tak, w grach akcji, no są momenty, gdzie na pewno byłbym w stanie, ale to raczej momenty, aniżeli jakieś dłuższe fragmenty. Tutaj był ten nieszczęsny most. To sobie tylko wejdę, żeby wiedzieć, że mam tu mapę. I wracam na dół. Ja sobie nic nie odblokowywałem chyba w tej lewej odnodze, więc może tym razem najpierw do prawej pójdę. Właśnie zdałem sobie sprawę, że źle idę. Nie no. Miałem takie... Wait a minute. Hold up. Hold up. Bo to zejście było... oto. Odbija się od powietrza. Dobrze, Leon. Dobra, spróbujmy tym razem najpierw sobie to prawo. Jak tylko ich wezmę w pierdolę. Żeby daje mi spokój święty. Chciałbym, żeby to ich bardziej trafiało. Niestety głupie łajzy skaczą jak... Nie powiem co. Jeszcze raz, ostatnio byliśmy tu i omawialiśmy, więc zobaczmy co tu jest. Idealny sposób na Flimeny. Okej, okay, czyli tego nie otworzę w obecnych. Też chyba, tak to przynajmniej wygląda. Chyba, że otwierać to w jakiś inny sposób specyficzny. Nie zdziwiłbym się, jakby to było coś na zasadzie potrzebujesz jakiejś ognistej kuli do bicza, czy coś ten deseń, żeby stopić lód, albo coś. W każdym razie, na razie tego nie otworzymy. To najważniejsze. Tutaj były te głupie. Bardzo ciekawy przykład tego, że można sobie przez nie jakoś się przegliczować, czy przejść, czy kiedy ja był. A i znowu mam mało HP, tylko tym razem będę naiwnie, bardzo naiwnie wierzył. Okej, okay, nie będę naiwnie wierzył. Gdzie to jest?
Chciałem powiedzieć, że będę naiwnie wierzył, że uda mi się wyjść bez szwanku. Ale już widzę, że to by się nie skończyło za dobrze. A nie chciałbym pas kolejny powtarzać tak samego przez to, że przecież nie użyję sertanka. Po coś tego trochę mam jednak. Dobra, gdzieś jeszcze ktoś jest. A kurwa, dziś jest Steam. No, powiem więcej, nawet dokładnie dlatego, że dziś jest Steam, to dzisiaj nie ma podcastu. Przepraszam, jeżeli zepsułem komuś w ten sposób marzenia. I tak w ogóle to czesne, ale... Zobaczmy, co się tu dzieje. Poza większą ilością psoludzi. Nie, teraz jak się im przyjrzałem, to kompletnie nie mam pojęcia, czemu mi się zdawało, że to są psoludzie. A wiecie co, zrobię to inaczej. Wyjebane Wololo. Czasem to się be potem przydaje. Dobra. Użyję jednego potka. Jeszcze jednego potka. Okaże się, że tutaj będzie safe, to mi się zirytuje. Nie będę tego komentował. Dla swojego własnego dobra nie będę komentował. Z drugiej strony, po tym jak ostatnio się waliłem przez to, że stwierdziłem, że dojdę do save pointa, to już chyba napada lepiej to bezpiecznie rozegrać. Zwłaszcza w grze, w której nie można używać przedmiotów z jakiegoś pauzowolnego menu. O nie, to doppelganger! To by tłumaczyło, dlaczego tu jest save point. Ulala. Przestań być szybszy ode mnie. No i w sumie jedna rzecz mi ciekawi. O nie, on jest kompetentny i tego unika? Nope. Zresztą tak, ale nie do końca. Jednocześnie mam wrażenie, że trochę ciężko będzie mi tu używać tych silniejszych ataków. Zwłaszcza, że on jest w miarę sprawny fizycznie. Wow. Na spokojnie. Do podwójny gringo. Ej, on może się broni przed moimi saponami. Smutek. Na szczęście nie zawsze. Tak, chyba. W połowie. Mi wszedł. Dobra. Ciekawi mnie, czy będzie miał jakąś długofadę albo coś. Tutaj zmieni moveset na przykład. Chodź, co nie wygląda. Ja nie chciałbym też go widzieć w miejscu, w którym ja go, well, nie widzę.
Czy ja chcę używać przedmiotów? Tak. Może lepiej nie w takich momentach. Zwłaszcza, że kolega jest jednak dość agresywny. Ale w takich jak ten. Czemu nie? Dobrze, on nie może używać naszych podków. Au. Ej, to sięgnęło nawet. A, to HP straciłem. Mi się to nie podoba. Czy ja go... Mogę tak? Nie, to nie może być tak głupie, prawda? Okej, to nie może być aż tak głupie. To może? Jak to było? Ej, nie może być aż taki głupi, nie? Przyjdzie mój chłopcze. My boy. Cześć, Oxide. Wow. Chłop dosłownie poszedł się utopić. Najchętniej bym się teraz cofnął. Bo jednak nie podoba mi się to, ile mam HP-ków. Dobra. Mam nadzieję, że nie ukrył się, aby się naprawić. Przysporzył mi wystarczająco problemów. Hop. Bo ogólnie za pokonanie go chyba nic nie dostaliśmy, z tego co widzę i mi się wydaje. Żadnych nowych orbów, żadnego nic, no nie. Nie mam nic nowego. Więc gaduję, że jeżeli jakaś nagroda za to była, to jest gdzieś albo tam na dole, gdzie on zeskoczył, albo w pokoju obok. Escape Cache w POE. Skończyły mi się misje w Heismie, kupić nowych. Resetują się, jak zdobędziesz nowy poziom, albo cofniesz się na poprzedni poziom. Przy czym ta druga opcja jest raczej no, nieopłacalna z oczywistych powodów. A tak to wydaje mi się, że nie. Na pewno da się resetować Kiraka jeszcze, tak? Ale zgaduję, że to się nie urządza, biorąc pod uwagę, że mowa o hajście. Najlepiej co mogę ci dać tak naprawdę to, żebyś ten. Żebyś po prostu robił mapy i poczekał, aż ci wydobią. Ja raczej robię jakoś tak bardziej kultem, że zbiorę sobie najpierw ileś tam, dopiero potem pójdę dalej to robić. Okej, czyli my za nim wpaść nie możemy, może to i lepiej. Żadna zniszczalna ściana. Okej, czy tutaj coś będzie? To jest pytanie na dziś. Tu hajs poginiesz na mapach i zrobić mapy. Mapy to chyba dosłownie jedyny content, który jest tak jakby, powiedzmy, nieograniczony w żaden sposób z tych pobocznych contentów. Bo mapy praktycznie zawsze będziesz mieć. Zgaduję, że tutaj jest zablokowane, bla bla bla. Yep. Czyli co, jeszcze 500 w dół. No dobrze. Monka Giga?! Ja wiem, że featuring Dante from SMT Nocturne, ale... Au. To było tanie. No! Come on! Come on!
Nawet nie jest tak, że gracz może jakoś tego uniknąć. Czy to nas rzuciło? Tak, to nas tutaj rzuciłaś. No dobra. Teraz chciałem wrócić w sumie tam, zobaczyć jak to wygląda, ale to jest wciąż szmat drogi stąd. Muszę jakoś levelować. Najgorsze jest to, że moją najlepszą radą, którą mogę ci dać, to po prostu rób jakieś niskotierowe mapy. Bo... tak naprawdę lepszych rozwiązań za bardzo nie ma. Zakładając brak interakcji z innymi ludźmi, tak? Bo jeżeli człowiek lubi interakcję z innymi ludźmi, to teoretycznie czasami tam ludzie gdzieś tam na czatach piszą, że robią jakiś party do levelowania, ale to... moim zdaniem jest dużo więcej zachodu niż jest tego warte. Względnie, ale to naprawdę bardzo względnie. Jeżeli cię stać, to można jeszcze kupić sobie tablety z kratką do expa, ale to też nie wiem, czy byłbyś w stanie ją robić, więc... to jest takie bardzo... tak naprawdę ciężko mi dużo powiedzieć w momencie, kiedy też nie do końca wiemy, jak wygląda twoja postać i tak dalej, tak? To zawsze jest to opcja. O Boże, oni mnie w kamień zamieniają. Słuchaj, jeżeli nagle staniesz się kompletnym metaśmieciem i będziesz używał tego jednego konkretnego skilla, to na pewno będzie ci się grało lepiej. Nie no, śmieszkuję oczywiście, aczkolwiek... ja czasami się tak czuję, że niby chcę sobie zagrać czymś tam, a... nope. Jezu, to prasa kamery! W tych pokojach mi daje raka. Przysięgam, dałbym bardzo dużo za to, żeby móc tutaj samemu ten... obracać kamerą. To jest jedna z tych niewielu rzeczy, na które naprawdę będę narzekał, ale to... okej, okay, czyli to wciąż jest zablokowane. No dobra. To mog... gry konsolowe. No ale właśnie to nawet nie chodzi o to, że nie wiem, że gry konsolowe w momencie, kiedy mogę sobie grzecznie i kulturalnie prawym analogiem normalnie obracać kamerę, a nie mieć jakieś popierdolone menu podręczne. Dobra, czyli wracamy z powrotem. O Jezu! Spójrzcie, jak duży kawał trzeba wracać. Nawet nie wiecie, jak kolci, żeby w takich momentach turbo włączać. A potem się wypierdalać na czymś takim. Bo jeszcze tak, żeby nie skłamać jako tako. Tutaj mam jeszcze trochę do zwiedzenia generalnie, tak? Dobra. Błansało to lewo od nogę, tutaj się nie dało przejść i tutaj jeszcze. Tylko wydaje mi się, że w tej lewej odnodze też specjalnie dużo nie było. Co jest problematyczne. Ale może tam z drugiej strony było jakieś te... jakieś... coś co blokowało?
Angonym jest procent ukończenia gry czy obszaru? Z tego co się orientuję to obszaru. 59,5, no. Bo wcześniej miałem. Nie, to na pewno będzie obszaru. Right? Jestem na 99% przekonany, że chodzi o ten, o obszar, a nie o grę. O tak powiem. Zresztą generalnie mam też swoje podejrzenia, że to nie będzie gra, w której 100% to jest całość. Biorąc pod uwagę, że teoretycznie mamy tutaj 5 takich sublokacji i po tym ile mam procent na zapisie, to wygląda trochę jakby to miało być ten 100%, a to się wydaje trochę za mało jak na kasowanie. Więc spodziewałem się, że to będzie coś na zasadzie zabij 5 tych łajdaków, których masz zabić. Au, zostawcie mnie. Po czym będzie, ej słuchaj, masz jeszcze odwrócony zamek Walter White'a, czy jak mu tam było. Dobra, pójdę sobie do save zone'u na wszelki wypadek. Bo nie ukrywam, że moje HP-ki bardzo mocno się tego domagają. Czy mogę tu po prostu wejść, a nie bić biczem? Dziękuję. W ogóle nie, może źle pamiętam w tej chwili i proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Ale czy któraś inna Castlevania miała jednocześnie system serduszek i many i oba silnie regenerowały automatycznie? Bo wydaje mi się, że Element of Innocence jest, przynajmniej tak mi się na szybko kojarzy, że to jest chyba jedyna, która tak ma. Że w innych przynajmniej jeden z takich systemów się regenerował automatycznie. Czyli co, w Symfonii, jeżeli zużyłeś manę, to potem musiałeś do save pointa aż wracać? Albo używać itemów? Nie będę kłamał. Nie mogę powiedzieć, że używałem dużo many w Symfonii. No ale czemu ja tutaj przejść nie mogę, to nie mam zielonego pojęcia, jak mnie to wkurwia. To jest jedno z tych miejsc, gdzie naprawdę chciałbym mieć pracę kamery. Tylko po to, żeby zobaczyć, dlaczego nie mogę gdzieś przejść. No właśnie, mi się kojarzy, że serca to wiadomo, że same z siebie się nie odnawiały, tak? Ale jeżeli miała i to, to przynajmniej ta mana była odnawialna, tak? O to mi chodzi głównie. Symfonii mana się nawet. No właśnie też tak kojarzyłem, że jakoś tam nawet jeżeli powoli to ten, to że tam powoli jednak idzie do przodu. A nie tak jak tutaj, że oczywiście na oba mamy jakieś tam metody, tak? Że na serduszka po prostu ten niszczymy wszystkie świetniczniki jak leci, tak? Na ten. Na manę blokujemy, parujemy, jak zwał, tak zwał. Więc to nie jest tak, że nie możemy tego regenerować, ale po prostu jest to bardzo specyficzne, moim zdaniem. No właśnie, bo my tutaj pogodziliśmy. Cyklop. Jebane Flimeny! On jest wytrzymały, jedno jestem. Zgaduję, że to jest któryś klucz potrzebny, no.
Klucz czarnego żółwia. Czy też raczej czarnego psa. Siedzę na ekranie twarzy, ja postaci nieironicznie nie wiem, czy mam grać. Znam uczuć. Za duży wybór potrafi stanowić problem. Ja osobiście lubię mieć bardzo, powiedzmy, jakoś tam ograniczony wybór, jeżeli muszę coś szybko zrobić, bo inaczej będę ślęczał na czymś tyle czasu, że łez. O! Ktoś wodospad odblokujemy. Nice. Zmienił się przepływ wody. A i to jest przy okazji... Tu jest przejście? Nie. A, czyli tu się spada najwyraźniej z jakiegoś miejsca. Dobra, to teraz zobaczmy jeszcze tę drugą odnogę, tylko już z tym się znowu bić nie będę raczej. Ja teraz triangle strategy trochę odgrywam. To mam dylemat nieco podobnej natury. Mianowicie, że mam ileś tam jednostek i bardzo ograniczoną liczbę przedmiotów do awansowania ich. I to jest takie, kto ma priorytet, żeby być awansowanym i dlaczego zawsze Anna? Nie, to wcale nie jest tak, że w turówce typu tic-tac coś dwie akcje na turę to jest coś bardzo użytecznego i dlatego jest główną jednostką, której używam. Nie, to wcale nie tak. Wydaje wam się. Dobra, co my tu mamy? Kryształ. Kryształ jest chujowy, nie biorę go. Okej, okay, tym razem nie jest to pokój z doppelgangerem, to już wygląda podobnie. Bifur zaraz tu wyskoczy losowo. Jedu, tu jestem. Nie wiem, kto wymyślał te topory, ale był istnym geniuszem. One są tak świetne. Każda Castlevania powinna mieć takie fajne topory. A generalnie powiem tak, większość Castlevanii ma jakąś jedną, przynajmniej taką broń z Abwepona, który jest naprawdę świetny w używaniu. Harmony of Dissonance na przykład pamiętam, że uwielbiałem używać, to były bodaj noże z ogniem. Te, które można było w 8 kierunkach wystrzelić i one po całym ekranie latały. O, upgrade. HP max up, hurra! Jedna rzeczka mnie zastanawia. Zastanawiałem się, czy nasze statystyki jakoś rosną na przykład z poziomami, ale tutaj widzę, że poziomów nie ma. Więc raczej nie ma o czym mówić. No bo teraz czas na bardzo ważne pytanie z gatunku egzystencjalnych. Popchnęliśmy trochę wajchę. Gdzie ona otworzyła wodospad? Ten na górze, czy ten tutaj? Bo jeżeli ten tutaj, to jest mowa... Czemu to jest odwrócone? To chyba będzie mowa o tym tutaj. Zobacz. Dajcie mi czarną panterę. Au.
Ciekawe, że te cyklopy biją swoich tak naprawdę. Ja dobrze, idę... Tak, w dół i w prawo. Tędy. Tutaj, bodaj w prawo. Chciałem powiedzieć, że bodaj w lewo i dobrze zerknąłem. Czy mogę wskoczyć? Mogę. Tylko czekam, aż się okaże, że to tak naprawdę odblokowało gdzieś na innym piętrze. W ogóle co robił ten czerwony krzyż? Ha, coś takiego. Jest to na pewno, powiedzmy, ciekawsze niż pozostałe krzyże do tej pory, ale wciąż nie uważam tego za godne uwagi, że tak to wiemy. Okej, tu na pewno nie byliśmy. Niepokoi mnie trochę, że zostaliśmy to zamknięci. Ha? Okej. Okay. Czyli musieliśmy wszystkie trzy otworzyć w jakimś tam czasie. I po otworzeniu wszystkich dodatkowo musimy jeszcze przejść. No dobrze. Tylko się upewnię, że to jeszcze nie ma nic do zgadnięcia. Nie, to... Let me in. To nie było skomplikowane. Ej, to klucz niebieskiego smoka! A z tego pamiętam, klucz niebieskiego smoka był do użycia w... w poprzednich lokacji. Ale będzie backtracking. Ale backtracking będzie uprawiany. Już to czuję. Okej, okay, czyli tutaj to generalnie chyba będzie na tę lokację wszystko. Niepokoi mnie też 62% trochę. I to, że tam mamy tego. To, że tu mamy te jedne drzwi, które są nieotwarte. I pytanie w sumie, gdzie ta wajcha... Gdzie jest wajcha, która otwiera te drzwi na... My jesteśmy na dole, czyli na... Na górze, tak. To co, jeszcze raz magiczna przejażdżka. Nie, żarty że zdam, ale nie rozumiem co to miał na myśli z tymi przeciwnikami. Wykuć się ich na pamięć, czy ki diabeł? No bo teraz pytanie, bo tutaj cały czas jest to zaznaczone na czerwono, co by wskazywało na to, że to jest cały czas zamknięte. Z tej strony nie przejdziemy. Czyli zgaduję, że musimy mieć coś, co by nam otworzyło te zamarznięte drzwi. A na chwilę obecną możemy czegoś takiego nie mieć, więc wychodźmy stąd. To było tak. Dobrze idę. Ja właśnie idę w złą stronę. Chociaż. Dobrze, mówię, to jest zamknięte. Spotkałem największego wroga Chipole. Zgaduję, że to nawet nie będzie największy wróg, ale niech będzie. Cze.
No bo nigdzie indziej nie widzę, powiedzmy, żeby było coś, co mogłoby mi jeszcze potencjalnie pomóc. Woli połączenie z Severem. Kiedyś to były czasy, jak cały czas ludzi desynkowało i co jakieś 10 sekund trzeba było wpisywać out of sync, żeby zsynkowało podobnie. To były czasy. Jestem tu. Kiedyś to było, teraz to nie ma. W sumie to jest potwierdzone info. Kiedyś były lepsze czasy. Teraz nie ma czasu. W dół. Najgorsze jest to, że musiałbym zerknąć, gdzie właściwie był ten cholerny niebiesko-oki biały klucz. Dobra, tędy. I tutaj. W dół generalnie. A żeby to zrobić, chyba będę musiał wejść do lokacji. Wydaje mi się, że to jest ta, której byliśmy ostatnio, czyli ogród. Ale głowy nie dam. Save'a to uciąć, to na pewno. Wydaje mi się, że drzwi były zaznaczone swoimi odpowiednimi kolorami. Więc jeżeli wejdę, to powinienem być w stanie na mapie zobaczyć tak naprawdę. O, cześć, Sekretmanie. To był Garden Forgotten by Time. Zobaczmy, czy dobrze kojarzę. Mapa. Czemu sterowanie to jest odwrócone? Daleko. No tutaj jest niebieski klucz, więc to by wskazywało, że to rzeczywiście będzie ta lokacja. Co oznacza, że musimy zapierdalać przez pół lokacji aż tam. Ale nic, przynajmniej mamy ten klucz, więc możemy spróbować. Au. Same pytanie, czy te klucze są rzeczywiście konieczne, żeby robić postęp, czy to będzie na zasadzie, że... Ej, słuchaj, za tymi drzwiami znajdziesz jakiegoś tam, nie wiem, Maxapa czy coś. Teraz się przekonamy. Tutaj prosto, ogólnie teraz dość długo prosto. Chcę się dostać, poza tym, że mi obróciło kamerę. To tu... Tędy. Przestań mi obracać kamerę, go, proszę. Obchodź mnie, że chcę się dostać tu, ok? Więc idę dobrze. To jest magiczna historia, że potrafi mi obrócić kamerę tam, gdzie nie chcę, ale tam, gdzie chcę obrócić swojej kamerę, to już nie. Ej, Potek. Dobra. Okej. Serio? Tędy? Tak, tędy. Wow. Dobrze, jeszcze jedna z tych rzeczy, które powinny mi trafić. Okej, czyli tu idę tędy. Powiedzcie, że ja się nie cofam. Będzie mi smutno i przykro. Ja się mogę cofać. Kamero! Przestań nabić mi wciu. Au. Wciula.
Dobra, tędy. Tutaj jak przejdę w lewo, to potem już mogę pewnie prosto biec. Ta wersja motywu w Krytulecie mi się znacznie bardziej podoba niż ta pełna życia wigoru i niepasująca do kosu woli. Nie no, oczywiście przytadam, żeby nie było. To bardziej śmieszki niż cokolwiek innego. A? Znaczy pomysł na pewno zawsze jakiś będzie. Niebieski smoczek kluczy lśni się na niebiesko. Czy chcesz użyć niebieskiego smoczego klucza? Jasne. Bug. Okej, czyli było absolutnie kurwa nie warto. Holy fuck. Całą tę drogę przeszedłem tylko po to, żeby był to plus jeden slot na akcesoria. Fight! Cały misterny plan. Okej, to teraz w takim razie. Ważne pytanie. Czy ja jestem ślepy? Odpowiedź na to zazwyczaj będzie brzmiała tak, ale w tym przypadku bardziej się zastanawiam. Bo tutaj są te cztery pokoje. Możliwe, że w nich się jakoś odblokowuje to czerwone. Jak już to jestem, to w sumie spróbuję tam jeszcze raz podejść. Bo strasznie mnie denerwuje, że widzę to, że tutaj efektywnie się nie da przejść dalej. Gdzie pewnie jakoś się da kiedyś te kastelanie się dodagać. No właśnie, ja też bardzo często tak mi chodziło po głowie, że w tyle kastelanie grałem, a w te 3D praktycznie w ogóle. Chociaż ja generalnie stronię od tytułów akcji 3D. Jeżeli podacie mi tytuł, jakąś grę taką typowo akcji, czy platformówkę, czy Kid Diabeł 3D, to jest niezwykle duża szansa, że ja w nią nie grałem. Droga topora. Przecież u mnie to po części wynika z tego, co akurat Lament of Innocence bardzo nagminnie stosuje, czyli z okropnej pracy kamery. A po części z tego, że ja mam bardzo okropny zmysł przestrzenny i kompletnie nie czuję skoków w 3D. W sensie, gdzie moja postać będzie, jak skaczę w trzech wymiarach. Gdzie jest jeszcze przeciwnik? O Boże, to te podziemne gnojki. Dobra, oni patrzy się kopać. Myślałem, że mogę ich z tego stopniaka z wyskoku, ale niestety nie. Jezu, ile wy macie HP? Za dużo, that's what shit. Dobra, czyli teraz generalnie w dół. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że nie wiem, jakieś drzwi na przykład trzeba konkretnymi subweaponami otwierać, bo by mnie chyba szlak trafił. Dobra, chcę się dostać tu, więc w tę stronę. Wow. Oh.
Mówię, spróbuję coś znaleźć tam w tych czterech pokojach. Może tam coś było, co ja jakoś bardzo istotnie przeoczyłem po prostu. I tylko dlatego nie mogę wyliczonego progresu. Trochę bym chciał, żeby tak było, bo to by oznaczało, że mogę zrobić progres. A jednocześnie trochę głupio by było, bo przeoczyłbym coś na przykład oczywistego. Dobra. Tutaj idziemy. Tędy. Dobrze mówię. Dobrze, ma jakiś olbrzym, który oddycha. Dobra, tu w dół i w prawo. W nasze prawo, żeby nie było. No i dobra, jestem tu. Te dwa pokoje tylko ogarnąć. Jedna rzecz mnie zastanawia, bo zazwyczaj pokoje się blokuje, że jesteśmy w nich pierwszy raz, tak? Więc czemu wtedy zablokował się ten jeden, w którym już byliśmy, jako tako? Strasznie dziwne było. Scarlet Nexus, znaczy, powiem tak, tytuł coś mi mówi, ale jednocześnie nie miałem go w planach osobiście póki co. Jeżeli jest warto, to mogę to rozważyć, ale mówię, jako tako sam go nie rozważałem. O Boże, Poison! Poison w tej grze jest strasznie irytujący, głównie dlatego, że przez Poisona dostajemy co chwila ten jeden obrażeń. Jezu! Trafianie latających przeciwników. Który jednocześnie ten jeden damage nas flinchuje jako tako. Co jak Poisonu? Ja to nie wiem, ja to co jak i nic nie mam. Hejterzy jebani. Przez to myślałem, że ja tu mogę po prostu tak skoczyć i... Coś się popsuło, ale nie tym razem. Ja rzecz mnie zastanawia. Czekaj, przybliża się ten. A nie, to ja to... Nie jestem w tym pokoju, co chcę, o. Tak, bo chcę być tą. Wow. Kolegowie, spokojnie. To wszystko musi być aż tak wytrzymałe. Pewnie tak. Jej, Poison. Przestańcie mnie truć. Bup. Prosiłem. Boże, patrzenie jak te jedynki nas co chwilę stagerują jest tak frustrujące. Ej, ten ogień chyba zdaje tej... Kurwa, no! Okej, przy czym tam już byli. Okej, to... To, że Poison nas się triggeruje, jest tak... Gdzie skoku? Ja pierdolę! Jezu Chryste! AAAAAH! To prawie tak złe jak skakanie w Xenogears. Jezu Chryste. Ale tylko prawie. Ej, bo ja cały czas mam odporny ten. Odporną magię miałem. Pamiętaj tak, jeżeli ktoś nie wie co jest złego skakaniem w Xenogears, to znaczy, że je... tylko lepiej dla niego.
przejdźmy, żeby się nie zepsiać. Wow, kolego, fajnie. Czy jak rozumiem, tutaj tego nie mogę praktycznie spalić. Tego nie? A przejście z kolei jest zablokowane tutaj? Tak, dwoma tymi jeszcze. Dwoma aż. Właśnie to mnie najbardziej dziwi, że dwoma. Bo nie mam pojęcia, gdzie one mogą być tutaj. To tak upierdliwie wygląda, jakby tu coś miało być. Nawet jeżeli drzwi jako tak prowadzą tutaj. Tam ktoś jest? Czy po prostu perspektywę robi mnie wciula? Wieża ba... Nie będę o tym rozmawiał! To jest ten wspaniały moment, kiedy uznałem, że granie na safe state'ach nie jest niczym złym. Powiem więcej, jest od gracza oczekiwane. Okej, czyli wciąż nie wiem, co tutaj trzeba zrobić. Wyśmienić. Spróbuję jeszcze raz tutaj pójść, tam gdzie byłem w tym korytarzu. A, to jest tak, nie tędy, zostawcie mnie, nie chcę być tutaj. Chcę iść tu. Zobaczyć ogólnie, co tu było takiego. I czy może da się z tego coś więcej zrobić. Bo generalnie ta gra jest bardzo mało, powiedzmy, pionowa, póki co zauważyłem. I mam wrażenie, że czasami to dosłownie jest kwestia tego, że na przykład ja czegoś nie zauważam. Że jest jakoś tak bardzo mało miejsc, na które, nie wiem, skakujemy czy coś. I trochę mnie to zawsze niepokoi. Jebane gargulce! Gargulce w każdej grze są irytujące. Powtarzałem kastenę przed bossami? Nie, co ty gadasz? Okej, to był jakiś pokój. I w pokoju były te posągi głupie. Czyli zgaduję, że z nimi coś rzeczywiście trzeba zrobić. Zresztą dla mnie sam fakt, że mogę w nie uderzać jako tako, już na coś wskazuje. Oj, mate. Oj, mate. Chyba żartujesz. Oh no. Oh no. Jestem teraz jak w tym memie, kiedy człowiek ma takie... O nie, jestem pośledzony. Rozmyślą o sobie. Okej, czyli te chyba będą tylko te jedne drzwi, ale jak już się za to zabrałem, to zniszczę je kurwa wszystkie. Dobra, na save point. Nie no, jest save point i zgadywałbym, podkreślam, zgadywałbym,
że będzie tu też posiwo jakieś. Zwłaszcza, że daję tak bezpośrednio save pointa. Długi kody też serduszka im przy okazji. No, jest nawet taka brama typowo bossowa. Spooky. O nie. Ta meduza. I haven't had any visitors in a while. Meduza jest tak piękna, że specyfikowała samą siebie. With that body, you'll make an excellent statue. All those stone statues were... Specyfikowani ludzie? Nah. A wonderful sight, weren't they? Don't worry, you'll be joining them soon enough. Are you the legendary monster that turns people to stone? Yes. Monster? What insolence! I'll grind you to dust. No nie wiem, jak mamy ciebie nazywać, jeżeli nie potworem. O, okej, czyli nie mogę tego raczej blokować po prostu, bo... No, ale mogę to tak blokować najwyraźniej. Okej, czyli pierwszy z tych dwóch ciosów mnie wyprowadzi z równowagi i wtedy drugi mnie już dziabnie. Więc nie mogę na pewno dwóch blokować, to już widzę. Dobra. Mówię, drugi mogę blokować jak tego. Pierwszego nie. Więc o tyle dobrze. Ta czerwona krew mnie niepokoi, bo... Zgadywałbym, że nie jest ona dla mnie pomocna. Dobra. Wydaje mi się, że lepiej będzie to po prostu unikać do tyłu. Dobra. No właśnie, ile te płaty zadadzą? Mało. Oj. A, kurwa. Au. To boli. Jedna rzecz mnie w sumie zastanawia. Blue Orb. Co robił to pory z niebieskim? Taki krzyż, te stare kasowanie, który tutaj może być bardziej przydatny, mi się wydaje. Aż z drugiej strony z jakiegoś powodu mam wrażenie, że to trafił, trafia. A nie, trafia dwa razy. Spoko. A nawet trzy, jeżeli dobrze zmierzymy. Dobra, pół HP, niepokoi mnie to. Bo to raczej by świadczyło o tym, że będzie teraz jakaś druga faza. Dam ją! Oho, ma teraz jakąś kamienną tarczę. Albo nie tarczę, ona po prostu zacznie im rzucać. Nie powiem, niebieski topór jest tutaj znacznie bardziej przydatny. Czy ja mogę niszczyć te kamienie, zanim ona nim będzie rzucać? Nie. Dobra. Nie, dobra, nie mogę tak z tym działać. Nie, to ciebie, Dem. Dobra. Oj, tego... Oj. Muszę! Idzie. Chyba, że one jeszcze do niej wracają. Ale nie wygląda. Demio. Dobra.
Kończymy. Kończymy się serduszka. Czy te węże? Tak, te węże niestety. Damn you. Czy ja mogę od tego po prostu odbiegać? Mogę. A to easy. Oj, to dobry timing. No tak. Okej, czyli jej krew rzeczywiście dodaje ode mnie, tak jak podejrzewałem. Easy? Pomijając tego super podziałem, to bardzo easy. That whip is... It's Ronaldo's whip. Apparently, it's effective even on legendary monsters. It wasn't so powerful before. Did it gain its complete form? Complete form? Still, it's no match for my master! Dobra. Ciej tam. Nie drzyj, apy wężu. Fioletowa kula, różowa kula, chuj wie jaka kula. Fioletowa, purpurowa. Tak z tornado, na której nie mamy many. Zgaduję, że stąd nie ma wyjścia żadnego. Przynajmniej nie wygląda, żeby było. No dobra, w takim razie, na razie to chyba by było wsio, tylko jednocześnie to jest strasznie irytujące o tyle, że mamy tylko 63% tej lokacji zwiedzane. I before to nie jest ta lokacja, tylko całość, tak jak ktoś wcześniej sugerował. A mi to powinno byśmy łatwo zobaczyć wychodząc tutaj. Nie, też mam 63, czyli to może rzeczywiście być całość. Tylko jednocześnie tam mamy zablokowane drzwi cały czas, więc coś... Coś jest nie halo, to na pewno. Ronaldo. I'm glad you're back. What's the matter? You have an odd look on your face. Well, about this whip. Were there problems with it? No, that isn't it. I heard something about it gaining its complete form. Oh, that. That's true, the whip is not yet complete. But it has become more powerful than before. That is because of you. I hate to say it, but it seems it fits you better than me. Is there a way to complete it? It's better for you not to think about that. It's impossible by any normal means. Nie jesteśmy w normalnej sytuacji. There are other things you must take care of right now. All right. No dobra, no. Chociaż pojechnij, co masz dobrego na sprzedaż. Welcome back. What would you like today? A serum, mankę spotki, tikety, tikety. W sumie jeden memory bym sobie kupił. Zastanawiam się, po cholerę są te. Są klejnoty, skoro można je kupować jako tak. O! Kontynuuj. Kontynuuj. I na pewno kupię. Nie, ja sobie zastanawiam się, po co są w takim razie te klejnoty wszystkie, skoro można je teoretycznie kupować. Bo gdyby można je było tylko sprzedawać na przykład, no to by było takie, że no dobra, sprzedajemy je i mamy kasę, ale je można kupować. No nie wiem, zobaczymy. Może się wyjaśni kiedyś. Good luck. Dzięki, przyda się. Anyway.
Jako, że jak wszyscy wiemy, ekwipowanie przedmiotów prosto z menu ekwipunku jest passé, więc musimy założyć to w ten sposób. Nie mamy też chyba trzeciego slotu. Znaczy nie, czy slot mamy, ale nie mamy co w niego włożyć w tej chwili. Czy możemy tu przejść? Nie! God damn it, Rinaldo. Ale dobra. Została nam na pewno jeszcze jedna taka, powiedzmy, pełna lokacja, w której byliśmy na chwilę, zobaczyliśmy, że nic tam zrobić nie możemy efektywnie. I spróbuję tam teraz się przejść, zobaczyć jak to działa, jak to wygląda i w ogóle. Chciałbym w ogóle, żeby wizyta w wiosce generowała nam manę i serca. Skoro i tak wtedy wycofujemy się kompletnie z zamku i w ogóle. Ale może odrobinę za dużo oczekuję po prostu. A, trzecie. To jest trzecie z pięciu, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, trzecie z pięciu. Więc tam na razie drzwi będą wciąż zamknięte, zapieczętowane. Poczekaj, co tutaj było właściwie? Czy to... Nie, to był tutorial po prostu. To nie. To tu raczej nie mamy czego szukać. To w drugą stronę. Jezu, ta orientacja kamery mnie czasem tak myli. Zwłaszcza, że na, powiedzmy, pełnym ekranie nie mamy kompasu ani nic takiego. Dobra, to jeszcze raz. Gdzieśmy byli, gdzieśmy nie byli. Tu mamy clear, tu mamy clear, tu mamy clear. Czyli mamy ten pałac wodospadów, gdzie do końca nie jestem pewien, co mam tam zrobić. I Ghostly Theater, które mamy prawie że nieruszone. Spróbujmy tutaj podejść. Zobaczmy. Bo tutaj dosłownie przeszedłem tyle, co do następnego pokoju, z tego co pamiętam. Więc pewnie po prostu czegoś nie ogarnąłem tutaj, jak taka. Właśnie, to miałem sprawdzić. O, baby. I tak wydaje mi się, że pozostanę przy tym, przy czerwonym toporze. Może i będzie jakiś twardszy przeciwnik, to spróbuję, ale tak na pierwszy rzut oka... A, bo tu te głupie lasery były. Z tymi laserami właśnie nie byłem pewien, co trzeba zrobić. Bo na pewno nie to. Nie mamy też żadnego, nie wiem, slajda i nic, co daje nam niewidzialność, więc... Nie ma tu, powiedzmy, oczywistego rozwiązania. Może na dole się coś znajdzie. Jest bardzo ładny posąg, z którym nic nie zrobimy. Jest drugi ładny posąg, z którym nic nie zrobimy. Nie wiem, czy to mi się... Okej, nie, wydawało mi się, że on jakiś taki... ma rozdwojenie twarzy, że tak tujmy. Ale aż tak źle nie jest. Dobra, tu nie ma przejścia, tu nie ma przejścia. Okej, czyli tu na dole generalnie nie ma przejścia. I wciąż nie wiem, co tutaj zrobić w takim razie. Hmm.
Co? O co tu może chodzić? To nie jest tak, że one przestają, tak? One będą tak bez przerwy. Ataki w niej nic nie robią. Tam się wbić skokami też nie mogę. Mapa mówi mi tyle, że tej się nic nie dzieje efektywnie. Ścian zniszczalnych też raczej tu nie ma. Softlock. Nie no, zgadywałbym, że gra nie jest popsuta i nic takiego, tak? Bardziej się zastanawiam, jakie jest rozwiązanie tutejszej zagadki łamigłówki, jak zwał, tak zwał. No bo tak, tutaj w prawo, czyli w tę stronę, generalnie nic nie było. To nie jest tak, że mogę się tam, nie wiem, biczem złapać czegoś. Więc to nie. Tutaj też nie widać, żeby było cokolwiek, czegoś można biczem złapać. Ta obraz też nic nie robi. Wow. To nie było zamierzone. Więc o co tu może chodzić? Ani przedmioty, ani orby nie wydaje mi się, że mogą tutaj wiele zmienić tak naprawdę? Na pewno widzę, że jeżeli staję przodem do nich, to one... O mój Boże, to o to chodzi? Wstydne. Holy fuck. Nie powiem, nie jest to coś, czego się spodziewałem, to na pewno. Zwłaszcza, że do tej pory... Tak naprawdę to, że stojąc z podniesioną gardą idziemy cały czas tym samym kierunku, nie było aż tak bardzo wykorzystywane, że tak to ujmę. Kryształ, co robi w sumie, skoro już tu jesteśmy? Fioletowy kryształ. What? Halo? Shattered Plane. Czy to jest pełnoekranowy damage? Pewnie pożałuję zaraz, że to robi, ale chcę zobaczyć. No zobaczmy, jakaś grupka przeciwników na im na to nie będzie. Jop. To wygląda jak pełnoekranowy damage, generalnie.
Aczkolwiek chyba rzeczywiście dosłownie ekranowy, a nie, że cała, powiedzmy, lokacja, w której się znajdujemy. Więc nie jest aż tak kompletnie popsute. No i też zużywa sporo serduszek, tak? Więc... Wiem, że się powtarzam i wiem, że pewnie nudzi was już słyszenie tego w kółko. Ale wciąż wydaje mi się, że te pory mogą być nieco lepsze. Póki co ciężko jest przebić te pory. Okej, tutaj ta fontanna nic nie robi. Poza tym, że daje wodę. Dobra. Oho. Perspektywa mnie zabije, coś czuję. Holy fuck. Okej, nie powiem, jest to ciekawe. Właśnie zastanawiałem się, czy mogę skakać mając ten. Co to znaczy na linii na podłodze? Ej, w sumie. To bardzo wygodne. Zgaduję, że to dosłownie jest tylko po to, jakbyśmy spadli jako tako. Albo jeżeli byśmy chcieli tu wejść. Bo zgaduję, że to też po coś jest jako tako. Jeżeli mamy tu dwa przejścia, to się wydaje na takie nieco bardziej, nie powiem, że ukryte, ale mniej oczywiste do zgadnięcia, że tak powiem. Zawsze w takich sytuacjach trochę się boję, że przez to, że coś jest mniej oczywiste, to tutaj trzeba będzie rzeczywiście przyjść potem. Więc to, że ja teraz przyszedłem tutaj najpierw, sprawi, że się zablokuje przez to, że nie zrobiłem czegoś tam wcześniej. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Zobaczymy. Au. Chciałbym więcej relikwii w ogóle mieć, bo na razie mamy cały czas tylko tego Swaroga i nie mamy za bardzo na co mamy wykorzystywać, bo mi osobiście ta relikwia jakoś specjalnie podpadła póki co. Co jest na dole w ogóle? Drugie drzwi, ej. Ej, to jest woda. Co by chwilę ta woda święcona? Poczekaj, mogę zrobić czerwona. Czerwona to jest to niebieska, to jest Energy Gate Cross. Nice. Zobaczymy, jak to będzie działać. Ten kryształ jest fajny, ale miał 120 serduszek, to trochę dużo. Pojedziemy na rzecz trochę za dużo. Coś czuję, że to będzie jedna z tych lokacji, które się ciężko zwiedza przez to, ile backtrackingu będzie. Mam nadzieję, że się mylę, ale... Póki co tak to wygląda trochę. Wow! Wow! Okej, czyli... Zgaduję, że musimy zniszczyć te statuły, które to są. Uspokoili się. Aczkolwiek słyszę, że zegarek tyka. O Boże.
I teraz nie wiem, czy to, że galaktyka sprawia, że mamy ograniczoną ilość czasu, czy... Kiedy dzwon zadzwoni trzy razy pod sceną, kurtyna się uniesie. W porządku. Pytanie, gdzie będzie dzwonił zegar jako tako? Czy mi się wydaje w ogóle, czy... Czy tu się powinno dać wejść? To wygląda, jakby tam się dało wejść i mnie to będzie teraz... A wiecie, to trochę jak w Ori. To na pewno się da wejść. Aż pięknie ignoruje grawitację. Wasza... Czy tam nie są te pelki do łapania się biczem, czy mi się wydawało tylko... No są. Czyli to ewidentnie powinno się dać jakoś przejść. To pytanie, czy to może nie jest jakoś, że wchodzimy od drugiej strony z góry na przykład. A to są takie drzwi, które są... jakoś zamknięte na razie, to na pewno. Więc spróbujmy po prostu wejść tu i zobaczyć, co nas tutaj czeka. Duchy. Więcej duchów. Jak to właśnie działa? Czy ja właśnie zdałem 180 obrażeń? Jednym użyciem? Krzyż. Cześć sobie. Dobra, tu mamy drzwi. Ale to nie są jedyne drzwi. Jezu, aż... Ja już czuję, jak to się irytująco będzie zwiedzać. Ej, to jest silne. Nie wiem, na ile kwestia, że bijemy akurat jakieś takie, powiedzmy, przeklęte pomioty, które są prawie że duchami, ale holy fuck. A, padł dużo zdaje. Au. 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 A, czy to jest jedyne wyjście stąd? Nie. Jak już mówiłem, to się będzie okropnie zwiedzać. Przydałaby mi się jakaś mapa tego miejsca generalnie. Spoki muzyka przy okazji. Połonając do tego żywego motywu, który zazwyczaj tu leci. Au. Coś tu jest bardzo nie halo. Bo to brzmi, jakby tam na górze coś było. Jest tu sporo masek wszelkiego rodzaju. I to, że nie możemy się rozglądać, sprawia, że nie mogę zobaczyć, co jest tam na górze. Bo to jest ewidentnie jakoś w tę stronę. Tam coś jest na górze. Ja to przed chwilę widziałem. Stąd bardziej? Stąd bardziej? Stąd bardziej? Nie mówię, przed chwilę widziałem, że tam coś jest. O. Czyli podejrzewam, że trzeba jakoś się na górę dostać, ale niekoniecznie stąd. W takim razie. Więc szukamy dalej innych przejść. W jakichś pobocznych pokojach, czy kidiabą. Okej, czyli tu możemy spróbować przejść w prawo w takim razie.
Mam na przykład normalny motyw. O Boże, znikają te szkielety. Najgorzej. Czy ja je blokować nie mogę? Nie no, mogę. Tak jak ten poprzedni nie szedł. I to chyba tak po prostu. Dobra. Najpierw pójdźmy tutaj. Może to będzie jakiś pseudo ślepy zaułek. Gorzej jak się okaże, jest wręcz odwrotnie. Przydałaby mi się mapa tej lokacji. Wow. Weszliśmy na drugie piętro najwyraźniej, co nie do końca jest tym, co planowałem, ale nie będzie. Zwłaszcza, że udało nam się safe point znaleźć. No dobra. Czas się bawić, I guess. Pulala. Wisielce. Mana, please. Więcej many, której obecnie potrzebuję. Oni kompletnie nie stagerują. Najgorsze uczucie. No bo to jeszcze raz. Chodźmy tu. To była okropna perspektywa. Pamiętacie jak mówiłem, że kompletnie nie czuję skakania w 3D? To jest kolejny tego świetny przykład. Skąd ja mam tam skoczyć, żeby doskoczyć? Nie no, z mojej perspektywy takiej 3D, to teraz jest scena wprost. Aż tu jest... Why? Nie rozumiem. Au. Okej, okay, tego tym bardziej nie wiem, nie rozumiem. Dobra, chyba się nimi po prostu zajmę, że jak już tu będę spadał, to żeby mi krzywdy nie robili. A też czuję, że będę spadał jeszcze kilku... Okej, okay, oni chyba wstają sami z siebie. Nie wiem. Tak, nie wiem. Tak, wstają, nie wstają, może wstają. Chuj wie? Nie, dobra, zostawiam ich. Albo i nie zostawiam, bo oni będą mnie się chwytać wszelkimi dostępnymi środkami. Ha? No dobra.
na spokojnie, bez pośpiechu. Tu coś jest? Chyba nie. Chyba nie. No. Na szczęście jak idę z Galdą, to chyba spaść nie mogę, co jest dużym pozytywem. Chyba to poszło lepiej niż myślałem, że pójdzie. A klucz czarnego żółwia. Czyli to się tylko po to przychodzi? Interesujące. Czarnego psa, racja. Jak mogłem zapomnieć. Fine! Gee. Jak jest. Może nie do końca w tak brutalny i zabójczy sposób, ale i tak chciałem to spaść. No dobra, opłacało się to przejść na najważniejsze. Wezmę sobie przy okazji save'a machnę. Na pewno jeszcze jakiś klucz im brakuje. Tego jestem w 100% pewien akurat. Tylko jednocześnie tak z głowy nie powiem których. Coś pokroju białego tygrysa chyba? Albo coś. Dać. Wydać, tak, wydać się wróć tu. Co tutaj jest? Jakiś taki łuk, który to łączy tylko. Czyli... Tak naprawdę nic specjalnego z tego co widzę. Dobra, czyli tu mogę jeszcze przejść tu i zobaczyć co jest tu w prawo. Albo i nie zobaczy. Nie, choć nie, to są drzwi, które są... Tu, i one też są... O mój Boże, one są... Tak, czy ja mogę tak... Ej, ja mogę tak skoczyć. Jezu Chryste, to jest... bardziej oczywiste niż myślałem. Ty, to ja może też te... niebieskie muszę zniszczyć? Znaczy niebieskie, szare. Ty, na to by wychodziło. Jeżeli wtedy zniszczę wszystkie... O Boże. O, właśnie, bo chodzi o to, że jeżeli bym zniszczył wszystkie... czerwone, to on odblokował inne przejście wtedy. To chyba o to chodziło. To ma sens. A więcej sensu nie chciałbym przyznać, że ma. Hard max up. To teraz, czy ja mogę stąd wyjść bez niszczenia ich? Nope, muszę jeszcze raz zniszczyć. Dobra, to jeszcze raz czerwone machnijmy. Bo czerwone są generalnie łatwiejsze. Dobra, jeszcze jedna czerwona jest tam. Head me out. Dobra, gdzie jeszcze tu nie byliśmy? Tutaj jakiś mały pokoik i tutaj... Nie jestem pewien, czy to jest mały pokoik, czy coś większego. Zaraz zobaczymy, jak jest. A, czyli tu, na dole i w tą stronę? Tak. Thank you.
To jest ten moment, kiedy zaczynam tęsknić za toporem. Bo on się idealnie dawał na takie duże grupki małych przeciwników. A no, ma healing. Zwiększa inteligencję. Hej, akurat ma wolny slot na akcesorium. I zgaduję, że tutaj tylko to było. Tak, na tym chodzi. Ale było warto, to na pewno. Stracić nic nie straciliśmy, poza paloma serduszkami, a w akcesorium do inteligencji zawsze się przyda. Możemy udawać, że mamy więcej IQ niż mamy. Jej. Zmienienie Grace na odporność na elementy. Już trochę lepiej ochrona wygląda, gorzej Evasion. No granie Evasion bez Grace obecnie dość mocno cierpi, to muszę przyznać akurat. Heralda goni. Czy ja właśnie... Czemu ja tutaj wróciłem? Czy może mi ktoś tłumaczyć, dlaczego ja tutaj wróciłem? Bo ja samemu sobie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Poćwiczę się uniki. Nawet nie to, to jest najgorsze. Dobra, czyli zostało nam jeszcze tu jeden pokój po prawej i tam chuj wie ile po prawej. A, chyba już wiem, dlaczego to wróciłem, bo perspektywa mnie jebie w dupę. Chciałbym generalnie, żeby kamera się nie obracała, jak tylko ten, jak tylko ją włączę, będąc obrócony w jakąś scenę. I nie jestem pewien, czy na to akurat jakiejś opcji nie było, szczerze mówiąc. Dobra. Au. Znaczy, dajcie mi to spać. Dziękuję. Bo ja to wcześniej mówiłem, że tutaj jest ta mniej tutaj jest ta bardziej oczywista ścieżka. Jeżeli mnie pani się myli. I zobaczymy, dokąd ona mnie zaprowadzi. Ej, to cyklop, którego spotkaliśmy już wcześniej. Oj, żółty cyklop! O nie! Duel cyklopów! Au. Czy to jest nawiązanie do której starej kasowani? No myślę, że ktoś z tych klasycznych miała jakiś duet tego typu. Aczkolwiek może już mi pani szwankuje i próbuje się doszukiwać rzeczy. Mapa 5, mapa teatru. Boss? Tak bez save'u? I mean... No dobra. Spoiler, to kolejny z tych bossów, którego trzeba jakoś aktywować i na razie go tu nie ma. Oni też tam mówili, że jeżeli dzwon zabije 3 razy, to będzie, będą rzeczy. Więc zgaduję, że trzeba najpierw zadzwonić dzwon parę razy. A dzwon, znając życie, będzie gdzieś na innym piętrze kompletnie. No bo tego nie było chyba, jeżeli dobrze widziałem. No nie, nic takiego nie widzę. No bo nie było nas jeszcze w jednym miejscu tak naprawdę tylko, więc dużo do sprawdzania nie mamy. Ale z drugiej strony mapa sugeruje, że mamy sporo do ogarnięcia za to. Dobra, pozwólcie, że nie będę się z wami bił podobnie.
Raz mi wystarczy. Dobra, czyli tutaj... do prawej, tu raczej już prosto będzie. To było trochę za bliskie. Jak na moje standardy. Dobrze, idę. Tak, tutaj łukiem i potem prosto. No i będę musiał jeszcze wymyślić, co w tym zapchlonym waterfallu trzeba zrobić. Ale to już inna sprawa. To tam też te... What the fuck, ja? Tam też jest jakaś oczywista rzecz, którą w oczywisty sposób pomijam. Chciałbym wierzyć, że nie, ale... absolutnie by mnie to nie zdziwiło z drugiej strony. A dobra, czyli tutaj po prostu schodzimy. Ej, marker z tą 7. Pamiętacie te wszystkie markery, z których nie korzystam? Ten będzie kolejnym do kolekcji. Raczej muszę ich pokonać na dole. O wow! To mi nie wyszło. Dobra, lepiej. Dobra, teraz się otworzyło. Kolejny pokój z tymi gnojkami do niszczenia. Tutaj chyba tylko w jedną stronę jest przejście, więc przynajmniej o tyle dobrze, że nie musimy się zastanawiać na pewno, na w dobrą stronę bokowaliśmy. A, dobra, kundle. Nie obchodzi mnie, że próbujecie nazwać się wilkami, dla mnie będzie tylko i wyłącznie kundlami. Save point. Save pointów nigdy za wiele. Wow! Dobra, przynajmniej widać, gdzie można stać bezpiecznie, ok? To jest duży pozytyw. Inną rzeczą jest, że trzeba jeszcze umieć się dostać tam, gdzie można stać bezpiecznie. A propos. Można też to zrobić metodą bardzo siłową i po prostu mieć wyjebane. Aczkolwiek domyślam się, że dla zdrowia ona poletana nie jest. I tak samo domyślam się, że jakieś klasyczne kastelwanie mogłyby z tego zrobić insta-killa. Co mi się to akurat bardzo nie widzi. Zwłaszcza kiedy, powiedzmy, nie mamy do końca widoku na wszystkie miejsca takie, jak byśmy chcieli. Ach. Klasycznych to było dużo bardzo ciekawych rzeczy. Ulala. Ulala. Dobra, to przynajmniej wy... Wow! Ej, to pod... Co i ta woda święcona wydaje mi się, że może być nawet lepsza od topora. W sensie tak, którą obecnie mamy.
O ile nie mamy jakiegoś pokoju pełnego małych gnojków, to ona staje się lepsza, bo na takie pokoje lepsze jednak będzie topór czerwony. Więc chyba wreszcie mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że wolę zostać przy czymś, co nie jest toporem, mając do wyboru topór. Zwłaszcza, że nosiło rzecz, ta woda święcona napadę dużo zadaje. To nie jest jedyne przejście, ale i tak to jest ślepy zaułek, z którego będziemy musieli potencjalnie wrócić, więc wracając najwyżej zahaczę o tamten pokój wtedy. To jest znowu ten kolega, który ewidentnie składa się na hita z tego, z wody święconej. Miał wszystko dość ciekawy zabieg, żeby połączyć regenerację many z parowaniem albo bronieniem się. Zazwyczaj to działa w drugą stronę, że nie, na przykład bronienie się zużywa many albo coś, a tutaj za bronienie się dostajemy many. To jest jakiś pokój, który jeszcze jest zaznaczony na mapie. Bo obok mamy też jeszcze jeden, który nie był i trochę mnie to niepokoi. A, bo to przejść na górę w ogóle chyba będzie. Tak, to będzie przejść na górę. Czy górę mamy na mapie? Tak, mamy ją na mapie. O Boże. Ale to widzę, że na pewno tu muszę stanąć. Albo i nie tu. Przez to, że Leon się chwilę zatrzymuje, to jest takie trochę mylące. Czy ja w ogóle mogę coś takiego zejść? Nie. Czy ja w ogóle mogę tutaj wybiec? Tak, mogę, ale wyskoczyć nie mogłem. Ale to było widne. Dobra. Gdzie tu jeszcze jest miejsce? Tu jest miejsce. I tu jest miejsce. I tu jest miejsce. Nice. To poszło lepiej niż ostatnia zgniatarka, to na pewno. Chcesz umrzeć? Tak. Zapomniałem, że to tak działa, że po dodżu mamy ten silny atak od razu. O Boże, zostaw mnie. Wiecie co, łyknę sobie potka na wszelki wypadek. Bo już chwilę nie mieliśmy save pointów żadnych, a nie chcę się narażać. Zwłaszcza, że od ostatniego save pointa kawałek mamy progres i tak dalej. Tyk, 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 tyk. Nóż. Nie widzieliśmy jeszcze fioletowego noża. To wygląda ciekawie. Trochę szkoda by mi było tracić tę wodę. A czekaj, co robił czerwony nóż? Triple Dagger. A, w ten sposób. Niebieska to nie. W ten sposób. Jakby wiem, co to robi, ale nie jestem przekonany w porównaniu do wody święconej. Musiałbym zobaczyć, ile to zadaje, a jednocześnie nie mam bezpośrednio celu, który mógłby mi pozwolić sprawdzić to, tak powiedzmy. O mój święty Boże. Dlaczego?
Co za chory pojeb to wymyślał? Przynajmniej to nie zabija. Aha. Okej. Okej. Dobrze, dobrze, fajnie, dobrze, rozumiem. Hej, witajcie, jesteś na Szyńczy i witam was w kolejnym Zagrajmy na ślepo. Nie, zostanie po prostu, czy coś jest... Holy fuck. Perspektywa. W 3D. No właśnie, tak myślałem, że coś tu będzie, szczerze mówiąc. Breathing Gammon. Zwiększa czas użycia relikwii. Nie zdaje się to jakieś specjalnie przydatne, szczerze mówiąc. Jezu! Hejce! Okej, przynajmniej się schwytał. Nieźle. Jaka jest szansa, że coś tutaj jest? No. Leon ma coś do powiedzenia w kwestii, czy tam coś było, czy nie? Holy fuck. Ja tak bardzo nie czuję przestrzeni w platformówkach 3D. To jest niesamowite. Znaczy, powiem tak, dla mnie ogólnie 3D platforming sam z siebie jest na zasadzie... No, nie do końca. Okej, okay, czyli dostaliśmy dzwonek, który prawdopodobnie jest potrzebny, żeby aktywować się tego. Żeby aktywować bossa tutejszego. A czy ja cię w tą stronę skakało? No. A i teraz muszę wrócić po ciemku, no dobra. Kurwa. Wiem, że dopiero co to robiłem. Zdaję sobie sprawę. Ale tutaj nawet nie widać, gdzie muszę skoczyć. Okej, teraz już widać. Przed chwilą nie widziałem. Hejtu zaciemniony mechanik. No ja to bardziej jestem w stronę hejtu na 3D cokolwiek, aniżeli na, powiedzmy, zaciemnione rzeczy. Ale to mówię, to jest 100% kwestia tego, że ja nie mam kompletnie... Święty Boże. Aha. Cały misterny plan używania... Au! Używanie subwepona poszedł w piździe, bo przeciwnicy nie są... A nieważne, nie są podatni, nawet jak tutaj. Mówię, mój cały hejt, który będę wylewał, będzie się sprowadzał do tego, że nie mam poczucia przestrzeni, przez co... nie jestem w stanie wymierzyć odpowiednio skoków. I zdaję sobie sprawę, że nie jest to w żadnym stopniu wina gry, tylko wina moja, ale... Na pewno nie pomaga to, kiedy gra nie daje obsługi kamery jako tak, tylko mamy jeden sztywny albo zmieniający się wedle widzimisię gry setup tego, jak taki. Zdążę? Ej, zdążyłem.
Jezu Chryste, to brzmi... Wrócenie... Sylwio? Czy chcesz mi się wytłumaczyć z tego, co właśnie piszesz? Okej, tu mamy jakiś... A, bo to jest ten pokój, w którym byliśmy, tylko że powiedzmy od góry. I podejrzewam, że tej sobie można po prostu wziąć i wpaść. Tylko się upewnić, czy z jakiejś strony... Znaczy, Sylwia, ja rozumiem, gdzie ja będę, żeby nie było, tylko po prostu bardzo mocno kwestią... O, ty... Tylko bardzo mocno kwestionuję... że to jest problem, który rzeczywiście może cię dotyczyć. Jeszcze raz, gdzie to było? Pamiętacie, jak nie zaznaczałem sobie nic markerami? To jest jedna z tych sytuacji, w której bardzo tego żałuję. Na szczęście bossem jest tutaj. A, to dałem zompy. A, to przepraszam. Ja myślałem, że to o sobie mówisz. Nie wiem, czemu mój wzrok kompletnie pominął tą część o spoilerze z pierwszej rąpy. Czekaj, to miałem pod sceną zagrać. Jak pod sceną, to może tutaj? Co niezabawne jest to, że jeżeli spoiler jest tym, o czym myślę, to spoiler znam tylko i wyłącznie z alternatywnej nowelki. Sarah? Leon, you came to save me. Ojej. Oh, thank goodness. I'm so glad you're not hurt. Jest coś, co mi bardzo nie pasuje w tej twarzy. Jakoś... nie wiem, coś... Yes. Coś bardzo mi nie pasuje w tej twarzy. Who are you? Oh my. Too bad. And I thought this would work so well. Is this Sook? This is Sook. I was careless. It was obvious that it wouldn't be so easy. I was going to let you die without any suffering, because I liked the way you looked. Well... Przynajmniej nie jest to poziom godosłoda, gdzie musiałbym cenzurować. Ah, but I've changed my mind. Your face warped in pain. Piąty dzień. Przykro mi, Sebastianie. Oh, this will be lovely. Ja widzę latającego bossa. Nie! Najgorzej. Okej, czyli te roślinki. Au. Dobra, wypadałoby się chyba jednak skupić się na samym. Czy ja ją mogę skopać? Potraktować? Tak. Ups. Przestań robić szuk. Czy to jest coś zadaje w ogóle, czy... Tak, 75. Przestań robić szuk. Wiem, że jesteś suk ubem, ale przestań suk! Nie wiesz co? Jak chce być taka Napolona, to niech kurwa będzie. Okej, okay. O nie! O ja pierdolę, to jest poison. Hejce. Jezu, a już ten poison, kurwia. Ja.
Dobra, chyba muszę się wyleczyć z tego, co widzę. Big Meat. W walce z sukubem, Big Meat. Nice. Au. Nie przypuszczam, ale nie googluj naukowej nazwy świni, przestań. Muszę te roślinki na kierunku. Wow, 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 wow. Koleżanko, spokojnie. Przynajmniej ta woda święcona dużo zdaje. Paniczne role, paniczne role. Najlepsze zawsze i wszędzie. Ej, słuchajcie, działa, działa. No spójrzcie, działa. No właśnie, to najważniejsze. Wydywa. Powiedziałem coś o tym, że muszę to polec poniszczyć. Okej, czyli przed tym generalnie muszę dodżować, tak w sensie dodżować, dodżować, aniżeli tylko... Aniżeli tylko odchodzić, powiedzmy. Co? Tak, kurde. Nie była w zasięgu? Ech. To nie trafiło? Jak to nie trafiło? Cześć, Różkany. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Małe miecho? O kurwa, małe miecho mało leczy. Potek? Od razu lepiej. O god damn, skończył mi się serduszka. Na szczęście nie były potrzebne. Known this would happen, I would have fought you in the guise of your loved one. Then, like that old man, you would have... Old man? You're talking about Rinaldo. What do you mean? That old man... his own daughter... Alabama? Czemu to brzmiało jak bardzo intensywny albuming? Halo? Dobra, dostajemy żółtą kulę. I możemy stąd wychodzić. Wprawda jest tam jeszcze jeden pokój, który moglibyśmy zwiedzić, ale nie wiem, czy chcę tam iść. A ball full of piss. Ciekawe co robi, nie? Nasza woda święcona z żółtą kulą. Nie wiem, na razie chciałbym usłyszeć od Rinaldo coś na temat jego córki. Ah, you did well to come back. Rinaldo, please tell me. What is it? About your daughter. I don't know what you've heard, but you don't need to know anymore. Rinaldo, you've helped me so much. The least I can do for you is listen to your story and support you in your suffering. Needless meddling. Very well. I'll tell you. It was 5 years ago. A cold night, the full moon. I returned home from picking herbs necessary for the secret arts. And what greeted me was a sea of steaming blood. And at the center of it were the bodies of my wife and son. I could not believe my eyes. My daughter was there, laughing. Blood dripping from her mouth.
She was turned into a vampire? That's right. By Walter. Oof. My daughter went out a window without even looking at me. When I recovered, I built the whip with alchemy. Then, I searched for her. I see. I've heard enough. To jest ciekawe. So this is what you meant when you said you owed him. I challenged Walter, but nothing came of it. Biorąc pod uwagę, że Walter wciąż żyje, to nic innego. And help those who wish to fight him. I never would have guessed. Forget everything I just said. Think only of yourself now. He's not the opponent you can beat while distracted. No. You're wrong. What do you mean? The force of your grief can only make Anakin, uspokój się. Anakin, przestań. I am grateful. Do as you will. Negatywne emocje bardzo często kończą się źle jako główna motywacja. Welcome back. What would you like? A coś nowego wpadło? Chyba nie. Mamy Metal Plate. Możemy kupić, ale on jest słabszy niż to, co mamy. Kupię sobie parę podków większych. Is this fun? Yes, certainly. Something is that. Come back soon. Dobra. Skoczę jeszcze zobaczyć może co z tym nieszczęsnym pałacem wodospadów. Co tam mogłem pominąć, że ten, że nie da się przejść? No tak, mamy czwartą z pięciu kul generalnie, to wiem. I chcę przejść w drugą stronę. Oto. Bo pałac wodospadów to jedyne miejsce, które nam tak naprawdę zostało jeszcze do obejścia. Tu był safe, point whatever. Bo z tych, które to są, mamy clear, 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 pałac i clear. Czyli mamy same cleary prawie, że. Więc muszę tu wrócić i zobaczyć, co tutaj poszło nie tak. Najlepiej zaczynając od mapy. Bo tak, tutaj mamy generalnie wszystko ogarnięte. Poza tym jednym przejście. Czy tu jest teraz otwarte? To wygląda, jakby teraz było otwarte. A to chyba cały czas było otwarte. Aż nie, bo w takim razie ja bym nie mógł zejść na B2F, czyli może teraz jest otwarte i mogę tam przejść. Spróbujmy. W sumie jedna z tych dźwigni mówiła, że ona zmienia przepływ. W sensie nie, że sprawia, że woda nie płynie, tylko że ona zmienia przepływ, więc może te jedne drzwi, które były zamknięte, teraz będą otwarte. Może to o to chodziło. Dobra, w każdym razie. Wow, sam biegłem. Au. Ja tylko chcę przebiec. Spokojnie, dajcie im przebiec. Chciałbym oddzielny przycisk od przechodzenia przez drzwi. Albo ogólnie jakiś przycisk do interakcji. No właśnie, póki pamiętam. Holy Symbol. Czym jest Holy Symbol? O mój Boże, czy to... Jakaś pseudomina, holy fuck. Ja tego nie chcę.
Ja już wiem, że tego nie chcę, a nawet nie zdążyło to zadać obrażeń. No spójrzcie, dla porównania. To jest niebo, a ziemia. Dobrze, idę tędy. No tak. A może tutaj były te. Spójrzcie, jaka fajna praca kamery. Ui. Au. No daj to już bodaj w prawo. Jeżeli jest taka możliwość. Dobrze kojarzę? Tak. Dobrze kojarzę. No i teraz jestem stąd, gdzie chciałem być. Tutaj jest most. Ej, w sumie tam był save point jako tako, a tutaj jest boss, tego pamiętam. To może rzeczywiście się wrócę jakoś do save pointu. Dla bezpieczeństwa swojego przede wszystkim. Zwłaszcza, że nie wiem co tu jest bossem, ale biorąc pod uwagę, że to wodospady, to... Nie zdziwię się, jeżeli walka będzie miała coś wspólnego z wodą, a mechaniki wodne w czymkolwiek co wymaga zręczności często nie są najwygodniejsze i najprzyjemniejsze. No i zobaczymy. Trochę mnie też niepokoi, że mam relatywnie mało serduszek, ale to raczej da się obejść. Będę przynajmniej miał taką nadzieję. Co my tu mamy? Is someone there? Yeah. Are you a prisoner here? To jest to ludź. Leon Cuveta. My name is Aim Armstair. Aim? It's too bad you aren't Walter. Czy to wampir? To wygląda wampirzo. Are you a vampire? That's right, lonely human. Why is a vampire locked away here? Shut up! Oh. Damn, Walter. I would have won were it not for his ebony stone. Ebony stone? What's that? Właściwa fabuła? Beat me! Oh. Mam przy okazji Malfie uszy, czy mi się wydaje. Niepokoi mnie trochę to, że kompletnie nic mu nie robię. Tutaj coś się świeci, więc może to trzeba jakoś wykorzystać. Oh.
miejsce, gdzie jesteś. O nie. Wow, 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 wow. Opie. Pierwszy jest. Co jest jeszcze? Zdążyłem stracić w tym czasie prawie całe HP, więc jest dobrze. Tak naprawdę to nie jest, ale... Czy jeszcze w tym szeregu będzie? Czy były trzy? O Boże, one się regenerują! Najgorzej! Chyba mogłem go bić. Możliwe, że ja to po prostu przegapiłem moment, że tak to mówimy. No i teraz można go bić. To trzeba będzie cały czas niszczyć mu te gubianka, które go chronią. Więc podejrzewam, że walka po prostu chwilę potrwa. Wow, wow, wow. Przed tym chyba trzeba się będzie dalej, coś czuję. Dobra. To jest jedna z trudniejszych walk do tej pory. Jeśli mam być szczery. Przynajmniej takie mam odczucie osobiście. Au. A, ja zaskoczyłem w to. To w sumie ciekawe, bo czysto teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gracz robił te lochy w dowolnej kolejności tak naprawdę. Więc to, że na przykład byśmy poszli do Woltera, do Joachima pierwszego, jest jak najbardziej możliwe i wykonalne. O mój Boże. To nie jest coś, co chciałem widzieć. Czy jak mogę ten facet grać? Tak, ale mi to wiele nie daje, więc nie wiem, czy jest sens. A, na spokojnie. Trzeci. O, wow, wow, to było niebezpieczne. Ogólnie jak się już taki rytm wpadnie, to jakoś idzie, ale ogadnięcie na początku, jak to działa, nie jest też takie oczywiste. Oj. A, potek. A, znowu się odpalają, tak? Au! Ezo, ile podków wybytych. Dobrze, że się w nie opiłem ostatnio. Widzę cię w wiosce. Wydaje mi się, że jeszcze jakieś takie dwie serie i będzie po wszystkim, ale też głowy nie dam. Au. Ach. Naiwnie powiedziałbym, że może nawet tej by się udało, ale chyba aż tak dobrze to nie ma. Chociaż. Nie. Ale było blisko. A, to jest strasznie szybki atak. Jak na to... Jak działa. Ach.
jakieś do Joachimie. You promised. Answer me. What is the ebony stone? A stone made with alchemy. It creates the never-ending darkness in this forest. Hence eternal night. But the night should help you as well, since you're a vampire. That stone chooses its master. My powers pale beside his. Oh, if only I had the crimson stone! Welp. Przy okazji z tego co się orientuję, aczkolwiek to jest wiedza sprzed jakichś 20 lat, więc może pierdolę w tym momencie głupoty kompletne, ale wydaje mi się, że Joachim jest jako tako też ukrytą grywalną postacią? The Crimson Stone. He mentioned alchemy. Perhaps Rinaldo might know something. Przy czym mówię, no tutaj to nie dam sobie na pewno głowy za to uciąć, tak? Co to za duch? Halo? Czy jest tu coś jeszcze? Nie. Na pewno mamy za to. Zieloną kulę, której na razie niestety nie stracimy, bo nie mamy tych seduszek. Dobra, zobaczmy co ma nam do powiedzenia Rinaldo. W kwestii karmazynowego kamienia. Question, Rinaldo. Don't you always ask away? The ebony and crimson stones. Już nie masz pytań. What about them? You knew about them. Why didn't you tell me? Bo nie musiałeś wiedzieć. Would that have changed anything? The night still wouldn't have ended. True, but well, I would have told you. I shall tell you now. Please. I mean, Rinaldo ma w sensu w tym, co mówi. No, I haven't. Bo co Lonowi daje tę wiedzę? Philosopher's Stone is the ultimate goal of alchemy. Po ich istnieniu, przynajmniej. It provides eternal youth. The two other stones were apparently created accidentally. No details of how they were made remain now. I see. I know about the ebony stone, but what kind of power does the crimson stone have? I don't know the details. It turns the souls of vampires into power for its master. These two stones are the vampire's greatest treasures. Wouldn't the crimson stone work for humans as well? If all it gave you was power, that might be so. What do you mean? I've heard that it bears the curse of the vampires as well. I see. So humanity. There are no greater treasures for those who become vampires. And Walter has the ebony stone in his possession? That seems to be the case. It was supposedly lost along with the crimson stone. But if the ebony stone reappeared, then the crimson stone may also have resurfaced. I pray that it is not here. Nie no, co może być nie tak, jeżeli wampir, z którym się używamy, ma dwa najpotężniejsze przedmioty, które może chcieć wampir? Nie, co do tego, żaden problem. Parę podków, bo zużyliśmy. Tak, do 6 powinno wystarczyć. No i dobra, zobaczmy, co się w zamku zmieniło. Po tym, jak pokonaliśmy 5 z 5 strażników Waltera White'a. Waldemarze Biały, czemu mi to robisz? Hej! Wydaję kasę tylko dlatego, że jestem niekompetentny, okej? Okay? Gdybym był kompetentny, to nie musiał jej wydawać. Dobra, drzwi się odblokowały. Nie są już zapieczętowane. Czas zobaczyć, co się za nimi kryje.
Tylko czekam, aż się okaże, że od razu dostaniemy na pysk walkę z bossem. Zwłaszcza, że nie zepsywałem. Ej, ja tylko ratowałem. O nie, on nie ma duszy. Welcome to my castle. Pleased to meet you. I am the master of the castle. Walter Bernhard. Give back Sarah! Do not rush. Your lady is here. Sarah! Ależ piękna sztuczka. Why won't she answer? It seems the lady is tired. It seems you are too. Rest a while. What? Au, moje uszy. Well, that whip is Rinaldo's, is it? It can't be. My attack doesn't work. I see. It's just as that knight said. Very well. Heck yes. You've made it this far. I'll return her as a reward. Wyczuwam postęp i spisek. Sarah! I'll be in the throne room. O nie, czy trzeba będzie wejść po miliardzie schodów? Ej, ona jednak żyje. Wszystko jest okej? Okay? To co, dopiero co byliśmy u Rinaldo, więc wracam do Rinaldo. Excuse me? Sarah, what's the matter? What's all this racket? Rinaldo, Sarah suddenly... Oh no. You go on inside. But... There's nothing you can do. Wait quietly inside. A czemu nie może po prostu poczekać przy niej? All right. Rinaldo? Please. Take care of Sarah. Chyba nie rozumiem tego problemu, ale... Pochodzę przez minutę. Nie, nie wytrzymam. Muszę i zobaczyć, co schodzi. How is Sarah doing? She's sleeping in the back. Znaczy, nie zdziwiłbym się, gdyby to było coś na zasadzie, że wyszła poza... What are you saying? That's not possible. Czy Diego bariera nie chroniła przed wampirami? So I'll tell you plainly. She's a vampire, she's a vampire. You're lying! That can't be! Why would I lie to you? You must accept the truth! Please, tell me you're lying. Okej, kłamie, ale to wciąż nie pomaga. She is not a vampire yet, to be precise. She won't even be aware of it. As time passes, she will gradually lose her humanity, like my daughter. Is there anything I can do? Właśnie, czy jest coś, co możemy zrobić? The only thing would be to defeat Walter immediately. Hmm.
Tell me, is this whip effective against him? Why do you ask? I tried to strike him with it, but it didn't seem to work. It is as I thought then. It didn't even work for you. Więc wiedziałeś o tym i nas wysłałeś. Well, there is, but... Tell me, I'll do anything. Then let me ask you this. Can you kill that girl? What are you saying? If you make the whip complete, you can destroy him. But in order to do that, you need a tainted soul. One that trusts you. And one that you can trust. I abandoned everything in order to save Sarah. I could never do such a thing. W takim razie nie ma szans, żeby pokonać Waltera. Więc ona i tak stanie się wampirem. Is Sarah really? There's no doubt about it. I confirmed the bite mark. The fact that the barrier responded is proof above all else. Sarah! Did she overhear us just now? Uff. Rozmawiajcie głośniej. Stay away! Sarah, calm down. Did you hear us talking? Yes. It's okay. Please, trust me. I will save you. I will. You'll see. I appreciate how you feel, but I have no time left. No time? I can feel it. My heartbeat is weakening, and my blood is growing cold. I can feel myself changing into something inhuman. If my soul can save others, then I won't die in vain. I do not want anyone else to suffer my fate. Why? Please, if you still love me, please grant me my final wish. I cannot. You dishonor yourself, Leon. How do you think Sarah feels? I know, Rinaldo. I do know, but... decided. You must enter into a blood covenant with Sarah's soul. Focus your spirit on Sarah. All becomes one in infinity. The tainted soul joins his undesired and cursed soul. His blood accepts your hatred for the power to slay your kind. Now, use the whip against Sarah! I swear to you, no more will suffer your fate! Beach. Place. No i Leon już nie może mówić, że it was not by my hand. Na szczęście Sara będzie zawsze z nami w naszym biczu. That
That was one of the forbidden secrets described in the book belonging to Matthias's family. Now that whip has become the bane of the children of the night. Yes, I can tell. The power of hatred and destruction that the whip has against vampires. I'm sorry, Leon. It couldn't be helped. Przez to myślałem, że głos Leona się trochę zdeformował. Ale to akurat w tamtym fragmencie musiał być. Yes. I must keep the promise I made to Sarah. I see. Come back again anytime. I can be of some help to you. Na nic mi się nie przydasz. Mi już nic nie pomoże. Oczywiście to, że mamy lepszy bicz, ewidentnie nie wpływa na to, czy mamy więcej ataku, czy nie. Oh well. Co jest ciekawe, bo do tej pory nie znaleźliśmy absolutnie żadnego upgrade'u do bicza, który ze zwykłego alchemicznego bicza stał się właśnie sławetnym na cały świat pogromcą wampirów. Ogólnie Lament of Innocence to jest taka historia, powiedzmy, genezy wielu rzeczy, w tym właśnie w Vampire Killera. Akurat to jest o tyle fajne, że często nie mamy tego, tak powiedzmy, jakoś bardziej rozpowiedziane. Tylko gdzieś tam na zasadzie, że gdzieś tam kiedyś w historii coś takiego było. Tutaj mamy właśnie te doświadczenia, te zdarzenia, które bezpośrednio prowadziły do tego jako tako. Chcę sprawdzić jedną rzecz w sumie. Wezmę save'a, machnę. Save complete. I z rzeczy, które chcę sprawdzić, jest zrobienie... Nie zrobienie 180. Pójdźcie tu. I zobaczenie, czy tutaj coś się zmieniło. Tylko do tego to już naprawdę sobie turbo włączę. Bo trochę za długo tu się schodzi jednak. To był save point i to się nie zmieniło. A te drzwi są wciąż zapieczętowane. Dobra. Jak są zapieczętowane, to nic nam do tego. Wydaje mi się, że to jest w takim razie dobry moment, żeby na dzisiaj skończyć jako tako. Zabiliśmy całkiem ładne postępy, pokończyliśmy wszystko, co jest w takim, powiedzmy, początkowym etapie gry. Czyli tych pierwszych 5 bossów. Zobaczymy w sumie, ile nam jeszcze tej gry zostało, bo jeżeli wierzę save'owi, to mamy jakieś 70% mapy odkryte, więc istnieje szansa, że nawet na przyszłym scenie byśmy już skończyli. Ale to mówię, no nie znam na tle, żeby powiedzieć, czy to jest do zrobienia, czy to nie jest do zrobienia. W każdym razie, na dziś to było na tyle. Z mojej strony widzimy się w środę na koreańskich, japońskich piosenkach, JRPG-ach, jak zwał, tak zwał. Trzymajcie się, po! Cześć!